Funkcjonariusze strzelali z broni, która towarzyszy im w codziennej pracy. W zawodach oceniano strzelanie precyzyjne, dynamiczne i na dystansie 50 metrów. Oprócz sportowej rywalizacji, policjanci odbyli jednocześnie ćwiczenia w ramach doskonalenia zawodowego. Zawody odbywają się po 3-letniej przerwie związanej pandemią. I jak w latach poprzednich, przygotowane zostały atrakcyjne nagrody dla najlepszych zawodniczków, zawodniczek tych mistrzostw. Mamy dużo zaproszonych gości w osobach panów komendantów, przewodniczących związków zawodowych, poszczególnych jednostek organizacyjnych policji. No i tutaj głównego naszego organizatora, w sensie organizatora technicznego, pana Rafała Sołkołowskiego, prezesa Jaworskiego Klubu Strzeleckiego UR. Wszystkie wyniki, nie tylko te najlepsze, będą analizowane i stanowią diagnozę dla instruktorów poszczególnych komend. Strzelcom towarzyszył i przyglądał się wynikom zastępca komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, inspektor Norbert Kurenda. Te umiejętności, które policjanci tutaj doskonalą, przekładają się na bezpośrednio na służbę. Oczywiście oby nigdy nie musieli używać tego ostatecznego środka przymusu bezpośredniego, aczkolwiek to doskonalenie zawodowe zawsze jest ważne, a nawet bardzo ważne. Po kilku godzinach strzeleckich zmagań poznaliśmy wyniki. Najlepszą drużyną mistrzostw okazali się nie pierwszy raz gospodarze z Jawora. Skład nam się zmieniał, teraz mamy młodych wilków, zastąpią godnie starą gwardię. Miejmy nadzieję, że te pierwsze miejsca będą nadal dla KPP w Jaworze. Zobaczymy, czy jak długo. Miejmy nadzieję, że do końca świata jedynie dłużej. Najlepszym zawodnikiem mistrzostw okazała się Katarzyna Bieńkowska z komisariatu Wrocław-Ołbin. Zadecydował o tym tak zwany złoty strzał, czyli najbardziej precyzyjnie ustrzelona dziesiątka. Dużo czasu trzeba spędzać na strzelnicy i trenować. Ze stresem rywalizacji można sobie poradzić, mówi Bieńkowska. Spory stres, ale z zawodami trzeba się troszeczkę obyć. Uczestnicząc w nich, po prostu oswajamy się z tym stresem. Rada, myślę, przykładać się na zajęciach z wyszkolenia strzeleckiego, starać się pracować nad każdym strzałem. Zawody odbyły się sprawnie i przede wszystkim bezpiecznie. Oprócz atrakcyjnych nagród, organizatorzy przygotowali dla uczestników poczęstunek i gorące posiłki. Organizatorem mistrzostw jest Jaworski Zarząd Terenowy Związku Zawodowego Policjantów.